wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć, rany uleczyć krwią swoich ran, nowe życie tchnąć. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Na żywo. Jesteśmy coraz bliżej Światowych Dni Młodzieży. Rozpoczęły się dzisiaj tak zwane dni w diecezjach. Do Polski przybywa coraz więcej młodych pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży. A moim i Państwa gościem jest ksiądz biskup Wiesław Lechowicz. Witam serdecznie. Szczęść Boże, Jego Ekscelencjo. Witam serdecznie. Ksiądz przewodniczy Komisji Episkopatu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Wiem, że skończył się właśnie kongres młodzieży polonijnej. Co ksiądz biskup może, jak ksiądz biskup podsumowałby te obrady? Skończył się i nie skończył, to znaczy ten kongres młodzieży polonijnej skupiający około 250 osób, liderów duszpasterstwa polskiej młodzieży żyjącej poza granicami kraju, skończył się na etapie obrad. Natomiast w tej chwili uczestnicy kongresu stanowią jedną grupę Światowych Dni Młodzieży i kontynuują spotkanie kongresowe w ramach
uroczystości na terenie archidiecezji warszawskiej, po czym udają się wspólnie razem w przyszłym tygodniu do Krakowa. Gdy chodzi o podsumowanie, to wydaje mi się, że najlepszym podsumowaniem jest przesłanie, jakie młodzi ludzie, uczestnicy kongresu skierowali do swoich rówieśników. I nie tylko do rówieśników, ale w ogóle do środowiska duszpasterskiego polonijnego, w którym zwracają się do młodzieży, by w coraz większym stopniu się angażowali we wspólnocie Kościoła, by dbali o dojrzałość swojej wiary, o swoją formację chrześcijańską, i też kierują swój apel do duszpasterzy, by byli otwarci, gotowi na współpracę z ludźmi młodymi, wierząc w to, że wspólnymi siłami potrafią nie tylko ochronić swoją tożsamość chrześcijańską i polską, ale ją pogłębić i stawać się żywymi świadkami Ewangelii. Także myślę, że to przesłanie, które wyszło z tego kongresu, jest najlepszym podsumowaniem. Natomiast gdy chodzi o owoce, trzeba zostawić to czasowi oraz inwencji, wrażliwości młodzieży, bo ja głęboko wierzę, że młodzież ma w sobie taką mądrość mimo młodego wieku. Poza tym też idąc za impulsami papieża Franciszka, też chcemy się wsłuchiwać w to, co młodzież ma do powiedzenia, i niczego specjalnie nie narzucać, tylko próbować być razem z młodymi ludźmi i tworzyć to środowisko, które może służyć pogłębieniu tej tożsamości katolickiej i patriotycznej. Bo duszpasterstwo polonijne właśnie idzie w tych dwóch kierunkach. Z jednej strony, to jest sprawa najważniejsza, dbamy o przekaz Ewangelii, o celebrowanie sakramentów świętych. Generalnie w całym świecie mamy około 1500 ośrodków, w których się regularnie odbywają msze święte dla Polaków, ale oprócz tej dynamiki, powiedzmy, duszpasterskiej, ewangelizacyjnej, również staramy się dbać o zachowanie tożsamości patriotycznej. Diaspora polska, polska emigracja, no różne są szacunki, ale mówi się nawet o 20 milionach Polaków żyjących na obczyźnie. Wspomniał ksiądz biskup o tym, że z 1500 ośrodków, gdzie prowadzone jest takie bieżące duszpasterstwo, jak przedstawia się uczestnictwo Polaków w praktykach religijnych, w praktykach duszpasterskich na świecie? Wiem, że to pewnie różnie się rozkłada w zależności oczywiście, od kraju, tradycji i tak dalej, prawda? To różnie wygląda, ta praktyka uczestniczenia, praktykowania wiary chrześcijańskiej. Gdy chodzi o środowisko, żeby nie być takim gołosłownym i zbyt abstrakcyjnym, gdy chodzi o środowisko młodzieżowe, to zauważamy pewnego rodzaju polaryzację, to znaczy pewna część młodych ludzi, tych wyjeżdżających za granicę w ostatnich latach, też, tej nowej emigracji. Tak, ale też i Polaków, którzy urodzili się już poza granicami naszego kraju, niewiele ma wspólnego z Kościołem, oddaleni od kraju, od rodziny, od środowiska, w którym się wychowywali, skutkuje również oddaleniem się od Pana Boga, oddaleniem się od Kościoła, zaniechaniem praktyk chrześcijańskich. Ale też jest spora część ludzi młodych, i Kongres Młodzieży Polonijnej to potwierdził, którzy bardzo mocno wchodzą we wspólnotę Kościoła, tworzą różnego rodzaju grupy, stowarzyszenia. To ci liderzy, którzy byli obecni w Warszawie. Ja myślę nie tylko o liderach, myślę w ogóle o młodzieży, bo jeżeli znajdziemy się w jakimkolwiek kościele w Europie Zachodniej w niedzielę, w kościele, gdzie się gromadzą Polacy, to 3/4 to są ludzie no, nie przekraczający 40 roku życia. A więc i też zauważamy, że to są ludzie, którzy nie kierują się żadnymi innymi ubocznymi racjami, tylko głęboką wiarą i troską o to, żeby ta ich wiara wzrastała. Więc no, zauważamy takie jakby dwa rozchodzące się nurty, taką polaryzację, jak wspomniałem. Nam wszystkim zależy na tym, żeby jednak środowisko, w którym się obecnie Polacy znajdują za granicą naszej ojczyzny, zresztą w Polsce też nie jest pod tym względem lepiej, nie sprzyjające bez wątpienia wartościom chrześcijańskim. Żyjemy bowiem w kulturze, która jest w opozycji do wartości chrześcijańskich. A więc zależy nam na tym, by mimo tych niesprzyjających warunków cywilizacyjnych, jednak Polacy zadbali o to, co jest najważniejsze w życiu człowieka, o swoją relację do Pana Boga i do drugiego człowieka. Mówi ekscelencja o tej polaryzacji wśród młodej emigracji polskiej. Czy częścią takiego procesu odchodzenia od Kościoła, to według mnie musi się łączyć też stopniową utratą tej polskiej tożsamości. No trudno
to jest tak silnie zintegrowane ze sobą rzeczywistości, tak silnie zintegrowane rzeczywistości ze sobą, że jeżeli ktoś stopniowo oddala się od tego źródła, jakim jest religia, jakim jest chrześcijaństwo, no to zapewne też zdecydowanie mniejszym stopniu identyfikuje się ze swoją polskością. Nie ma takiego oczywistego przełożenia, takiej może zasady, no ale tak chyba rzeczywiście trzeba by powiedzieć, że biorąc pod uwagę historię Polski i związek państwa polskiego z tym, co jest związane z Kościołem, z chrześcijaństwem, to możemy powiedzieć, że istotnie ta tożsamość chrześcijańska idzie w parze z tożsamością patriotyczną. Nie spotkałem się osobiście z głęboko wierzącymi ludźmi, którzy by nie byli również ludźmi głęboko zakochanymi w Polsce, w jej tradycji, w kulturze, którzy by nie dbali o przekazywanie języka polskiego. Także tutaj niewątpliwie być katolikiem, być chrześcijaninem dla Polaka oznacza również kochać swoją ojczyznę. Przed kilku laty przebywałem i na Białorusi, i na Ukrainie, i takie doświadczenie, które z tego podróżowania po obydwu krajach wyniosłem, było takie, że ta polskość ma tam charakter w wielu miejscach taki bardzo wyspowy, ale za każdym razem rzeczywiście jej ośrodkiem są polskie kościoły, polscy księża, wokół których ogniskuje się to polskie życie. Czasami dotyczy to bardzo niewielkich wspólnot, liczących nawet kilkanaście, kilkadziesiąt osób, ale taka była wspólna charakterystyka. Czy ksiądz biskup potwierdza taką obserwację? Oczywiście, niewątpliwie tak jest. Kilka miesięcy temu miałem okazję brać udział w posiedzeniu, w obradach Polonii, która przyjechała z całego świata. Miało ono miejsce w Senacie i Polacy wspominali obchody tysiąclecia chrztu Polski w ośrodkach polonijnych i te obchody były bardzo rozległe, bardzo okazałe. Można było, wracając z pamięcią do tamtych czasów, zobaczyć, jak bardzo Polacy żyjący poza granicami naszego kraju w ośrodkach duszpasterskich, parafialnych, kultywują swoje przywiązanie do ojczyzny i przekazywanie wartości patriotycznych. O tym się przekonuję również będąc osobiście w różnych krajach. Na przykład w ubiegłym roku miałem okazję świętować ze wspólnotą parafialną w Londynie jubileusz tego ośrodka parafialnego i jeden z Polaków, którzy już żyją od czasów II wojny światowej w Londynie, powiedział wprost: gdyby nie ta parafia, gdyby nie Kościół, ja nie byłbym tym, kim jestem. Także sądzę, że takie określenie jest najlepszym podsumowaniem tego, o czym mówimy, że istotnie nie da się mówić o historii polskiej migracji, o Polonii, bez jej związku z Kościołem. Ekscelencja mówi o rozległości tego wyzwania duszpasterskiego, jakim jest polska emigracja, chociażby ze względu na skalę tego zjawiska. Ilu księży uczestniczy w tym procesie, po prostu w duszpasterstwie emigracji? Formalnie, oficjalnie około 2000 księży i sióstr zakonnych. Bo też trzeba powiedzieć, że siostry zakonne, mimo że nie celebrują mszy świętej, nie spowiadają, to jednak włączają się w duszpasterstwo i formują, i towarzyszą, docierają do ludzi takich, do których księża z różnych powodów nie mogą dotrzeć. Ale oprócz tych ludzi, oprócz tych 2000 księży czy sióstr zakonnych, też są księża czy siostry zakonne, którzy pracują w kościele lokalnym i, jeśli tak można powiedzieć, dorywczo też spotykają się z Polakami. No trudno, żeby nie usługiwali, jeśli ktoś się zwraca z prośbą o spowiedź świętą, czy jakaś grupa o odprawienie mszy świętej. Także tak dokładnie trudno jest powiedzieć, ilu Polaków tak naprawdę służy na co dzień swoim rodakom poza granicami naszego kraju. Jak duży był odzew środowisk polonijnych na Światowe Dni Młodzieży? Ja wiem, że to pewnie trudno bardzo precyzyjnie oszacować, jak wielu Polaków przybędzie. Ma pan rację, nie mamy rzeczywiście informacji dokładnych cyfr. Takie sygnały pewnie docierają. Natomiast na przykład słyszę, że z Anglii 300 młodych ludzi przybędzie na Światowe Dni Młodzieży, czy już przybyło dzięki dobrze funkcjonującemu harcerstwu na Wyspach Brytyjskich, polskiemu harcerstwu. Mnóstwo też młodzieży przybędzie polonijnej ze Stanów Zjednoczonych. Także sądzę, no, że
Na pewno to będzie spora reprezentacja. Zależy nam też bardzo na tym, a Polaków żeby ze wschodu tworzyć... zapewne, prawda? Oczywiście Polaków ze wschodu jest bardzo dużo. W Kongresie Młodzieży Polonijnej, o czym mówiliśmy na samym początku, brało udział 250 osób, z tego około 100 osób zza wschodniej granicy. Chciałbym też o tym powiedzieć, że nie chcemy tworzyć takiego getta polskiego i stąd w wielu przypadkach młodzież polonijna przybyła do poszczególnych diecezji, a później do Krakowa razem ze swoimi rówieśnikami z krajów, gdzie obecnie przebywają. Także tego rodzaju wspólnota jest ważna nie tylko ze względów praktycznych, powiedzmy znajomość języka, ale również po to, żeby się dzielić doświadczeniem wiary, wspólnoty, swojej specyfiki, bo jednak my jako Polacy też mamy swoją specyfikę, gdy chodzi o religijność, o tradycję chrześcijańską. Światowe Dni Młodzieży to wydarzenie duchowe, które wydaje się takim bardzo oczywistym, silnym impulsem do nowych powołań kapłańskich, zakonnych. Historia choćby ostatnich Światowych Dni Młodzieży, również tych w 99 roku w Polsce, jak również historia wizyt papieża Jana Pawła II w Polsce wskazuje na to, że tego rodzaju spektakularne wydarzenia, one również skutkują zwiększoną ilością powołań do stanu duchownego i zakonnego. Ja pochodzę z diecezji tarnowskiej, więc przypominam sobie, że rekordowa, jeśli chodzi o ilość, liczbę powołań przecież. Tak, a więc ja sobie przypominam, że kiedy w 1987 roku Jan Paweł II był w Tarnowie i beatyfikował Karolinę Kuskównę, to wówczas zostało przyjętych na pierwszy rocznik w naszym seminarium ponad 70 kandydatów do kapłaństwa, z czego 55 później zostało po 6 latach wyświęconych, a więc to jest jeden z najbardziej licznych, czy jeśli nie najliczniejszy rocznik w okresie powojennym w całej Polsce. A dzisiaj kto się przedstawia w seminarium tarnowskim? W seminarium tarnowskim mamy około 200 kleryków. Z tego, co się orientuję, około 20 w tej pierwszej fazie zostało przyjętych na pierwszy rocznik do naszego seminarium. Jeszcze we wrześniu jest druga tura egzaminów wstępnych. Być może w tej drugiej turze pojawią się ci, którzy spotkają się z papieżem Franciszkiem. I poczują powołanie. I papież Franciszek jakoś wywoła w nich więcej może odwagi i zdecydowania, żeby podjąć taką, a nie inną decyzję. Ekscelencjo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję panu redaktorowi za zaproszenie i mam nadzieję, że te Światowe Dni Młodzieży dla nas wszystkich, nie tylko ludzi młodych, będą okazją do pogłębienia naszej wiary i identyfikacji z Kościołem. Bardzo dziękuję raz jeszcze, a ja tylko nadmienię, że już od poniedziałku rusza specjalne studio w Telewizji Republika, studio Światowych Dni Młodzieży. Będziemy bardzo obszernie relacjonować to wszystko, co będzie działo się podczas tego wielkiego duchowego wydarzenia. Przypomnę, że moim gościem był ksiądz biskup Wiesław Lechowicz.